Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej. Przepraszam, jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Tylko na chwilkę. Niech się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak, wrzucę tylko coś na siebie. Proszę panią na kanapę. Dziękuję. Widzę, że pani zdrowa. Parka stoi tam, gdzie jest. Jeszcze raz. Trochę więcej głosu, albo trochę mniej. Teraz, jak pani wyszła ze szpitala, to już się przybliżasz i siadasz. Tak, dobra, to ja na tym wsiądę. Przedwczoraj mnie mama przywiozła. Widzę, że pani zdrowa. Żeby to jeszcze tylko. Ale jest jeszcze cudze dziecko. Zuzia, a jakbyś powiedziała coś takiego, przepraszam, że gram, ale coś takiego. Ale jest jeszcze cudze dziecko. Że to cudze dziecko takim ciągiem mówisz, bo ty to rozdzielasz. Ale jest jeszcze cudze dziecko. Czyli mówisz o problemie, którego nie rozumiesz, ale no tak ci powiedzieli. Jakby jesteś tylko przekaźnikiem tego. Dlatego, że jestem chora? Tak. Nie masz dużo sił życiowych, więc nie idziesz rozbijając łokciami przez życie, ale się skradasz. Rozumiesz, co? Jeszcze gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Nie. Ty jeszcze z całą... Także? A ja tu znowu... Pozwól mi trochę z tobą porozmawiać, dobrze? Dzień dobry. Rozgość się. Ja zaraz wrócę. Super. Bardzo dziękuję. A niech was wszyscy diabli.